Pierwsza polska platforma z kursami online pod sporty walki. Ucz się MMA, parteru i stójki od najlepszych. Tylko na betterfighters.com. Dzień dobry wam wszystkim. Jest 22 grudnia, dwa dni przed świętami. Pojeździłem troszeczkę po Polsce. Zobaczyłem rodziców, syn przyjechał też ze mną. Wspaniały czas. No, byliście razem na gali, prawda? Ale trzeba zobaczyć mojego brata. To wróciłem do Warszawy i robiłem podcast. Tak, no? Jest. A powiedz, jak twojemu synowi podobało się, on pierwszy raz cię widział w pracy jako komentatora? Ja, pierwszy raz w pracy, pierwszy raz w Polsce. Był blisko, nie? Wiesz, on nie, urodził się w Kanadzie, to wszystko, to polskiego to dużo nie zna. Zna wyrazy i na przykład usłyszy niektóre rozmowy, to rozumie troszeczkę, nie? Z kontekstu troszkę. Z kontekstu troszeczkę zrozumie, o co chodzi, ale okay. Ja bardzo mi się podoba. Podobał mi się dom nowy babci, co tam zrobili, wyremontowali to wszystko. I, a sama nie, gala, bo widziałem, że siedział blisko ciebie. Ja, koło mnie siedział cały czas. No, podobało mu się, dobre walki były. A wiesz, on na moje prawie wszystkie walki w UFC to przyjeżdżał, nie tam, gdzie były, na przykład w Kanadzie czy w Ameryce, to zawsze tam był, gdzie mógł. A zawsze mu się takie rzeczy podobały, chociaż on nie jest sportowiec wielki, on tylko maluje, nie? To wszystko, ale zawsze w kickboxing zawsze próbował, zawsze bawili się w tarcze, zawsze klasy brał ze mną, jakby mieszkały, już mieszkali razem w Los Angeles, to wszystko, no to ja, nie. Jak u rodziców, powiedz, wszystko dobrze? Yeah, zima była, nie? Mocna tam? Czy już jak przyjechaliście, to już zaczęło topnieć? No już wszystko topniało, okay. Było tylko -3, -3, -4 stopnie, okay. To jest nic. Jeszcze... No tak, oni w Kanadzie mieszkali cały czas. Nie, cały czas w Kanadzie życi, to jest zima. To, co teraz się dzieje, to jest nic takiego. Może za 2 miesiące będzie zima, nie tutaj dobra, ale teraz to nie jest. Mi się to podoba, ta pogoda mi się bardzo podoba. Tak lubię, tak na mokro troszeczkę. Bo słońca to nie lubię, ale jest okej. Okay. Że jest tak mało? Nie, za troszkę za mało, ale jest okej. Okay. No. Od razu czujesz ten urodę ludzi. Od razu czujesz. Ta ciemna uroda ludzi tutaj jest taka dziwna. Że nawet jak dzisiaj pani i założy się, w kasie była z Ukrainy, wiesz, dobrze jeszcze nie mówi, na pewno mąż tam w wojnie jest, czy coś takiego. No, nie umie liczyć wszystkich pieniędzy, wiesz, dopiero polskie pieniądze. Na pewno go nie nauczyli jej dobrze to wszystko. Denerwuje się z tym wszystkim, że nie mogła wydać dobrych pieniędzy. A tu ludzie w kolejce są, czekają, krzyczą na nie. Już przed świętami wszyscy tak zdenerwowani. A ja mówię, kurde, shut up, man, this is relax, wszystko jest okej, okay. To nie jest taki problem. Dajcie jej chwilę, nie? Dajcie jej chwileczkę, nie? To jest, od razu poczułem, że to jest tą witka dziewczyna, która dopiero zaczęła pracować tutaj, nie? I trzeba być miły czasami, nie? Podziękować, wszystko jest okej. Okay. Jest okej, okay, man. Życie nie jest takie trudne. Nie powinno być takie, że cały czas ryjesz na kogoś. No, nie trzeba tego komplikować, nie? No, nie trzeba, man. Trzeba szczególnie w okresie świąt. Nie, w okresie świąt, ale rozumiem. Na co dzień też. Ludzie się śpieszą, to wszystko, ale man, nie wiem. Miły być zawsze jest najważniejszy dla mnie. Choć nie jest to łatwe tutaj. Nie jest to łatwo, nie jest. Nie jest, ale wiesz co? I zawsze mówię, man, że... Zawsze myślałem o sobie, całe moje życie, wiesz, ale... Musiałeś jako zawodnik. Ale to nawet nie o to chodziło. Wiesz, w życiu. To myślałem, że to było, to musiałem zrobić, że to było bardzo ważne, mhm. Nie? Że jak dojdę do tego, co ja dosiągłem, to ta wszyscy koło mnie to będą też się z tego wszystkiego mieli, nie? Ale doszedłem do tego w związku, że no nie, to nie, czasami to nie jest prawda, że czasami ta miłość, co miałeś, co poczułeś, a rodzina, to wszystko, to jest dużo, dużo ważniejsze niż te wszystkie rzeczy, które ty naprawdę myślałeś, że są ważniejsze. I to jest prawda. I to jest teraz mi bardzo ważne, że spotykam się z rodzicami, spotykam się z synem. Widzę ludzi, którzy są sami. Teraz ja też jestem sam, to wszystko. I to lepiej być w miłości, lepiej mieć kogoś koło siebie, który naprawdę ciebie kocha i podziękować im codziennie i być miły do nich, bo to jest coś pięknego. Nawet dzisiaj zobaczyłem, coś pięknego zobaczyłem w tramwaju. Normalnie, mówię, na pewno mieli może 70, może nawet więcej. Wyglądali dużo starsi od moich rodziców. Mój tata ma teraz 70, która w tym roku trafił. I cały tramwaj był ludzi i jego żona poszła na jego kolano i siadła mu, nie? I coś pięknego, man. To jest to... Miałem prawie łzy w oczach, bo to jest naprawdę najpiękniejsza miłość, jaką możesz mieć, że obojętnie ile miałeś lat, obojętnie ile masz lat, że ktoś ci dalej pozwoli, twoje
kółeczko tak wejść tak głęboko i spędzić z nim czas do końca, wiesz, to jest coś naprawdę pięknego i to mi tak mnie ruszyło dobrze, że to było coś pięknego. Musiałem zrobić zdjęcie, to od razu napisałem. Bo to, na Instagramie widziałem. Bo tak. to jest naprawdę najpiękniejsze. To, czuję się, że ta miłość kogoś jest dużo ważniejsza niż pieniądze, niż wszystko, niż nic innego, bo bo 8 bilionów ludzi na świecie i prawie założę się, prawie nikt nie ma tego, tej miłości. Bardzo mało ludzi ma tą prawdziwą miłość. Jest to nią chyba coraz trudniej. Za dużo ludzi sero, jak się mówi sero po polsku, they settle for whoever, jak to się mi powiedziało. Że oni zamiast czekać na prawdziwą miłość, wybierają obojętnie kogo, żeby mieć łatwiznę, kogoś. Na łatwiznę, tak. żeby mieć kogoś, zamiast nic, poczekać na tą prawdziwą miłość. Ułożyć. Ułożyć, nie, tak. Wiesz, ja to czułem, 23 lata czułem to naprawdę najpiękniejszą miłość, jaką możesz mieć, man. Ja nie będę czekał, będę dalej czekał, że następna dojdzie, bo nie chcę mieć tego gówna, nie? Nie chcę mieć tego... Byle czego, nie? Chcę naprawdę mieć prawdziwą miłość i to jest naprawdę coś najpiękniejszego i myślę, że nauczyłem się dobrze, że to jest dużo ważniejsze niż pieniądze, niż to wszystko, niż... No i tego nie kupisz, nie? Nigdy nie kupisz. Nie kupisz. Ludzie próbują i tego nie kupisz, widzisz? Teraz wszyscy mówią, a ubieraj się jako milioner, że masz pieniądze, to wszystko, ale popatrz, co się dzieje. Idziesz do klubu, masz tą, możesz piękną... Krzysiu, czasu nie kupisz. Nie kupisz. Nie, zdrowia? Nie kupisz. Nie kupisz. Nie, nie. Miłości? Może Magic Johnson zdrowia kupił. A, tak. Ale wiesz, jaką forsę masz. Chodzi o to, że tej prawdziwej miłości. No, tego nigdy nie znajdziesz. Albo musisz zbudować coś z kimś razem, albo być w koleżeństwie od małego. Bardzo długo, bardzo długo. Bo naprawdę, jak to... Teraz ja patrzę na to wszystko, wszyscy mówią, o, ubieraj się elegancko, zaatraktujesz tą dziewczynę, zaatraktuję tę dziewczynę, której ja chcę. Zaatraktuję dziewczyny, które tylko chcą za jedną rzecz. Wiesz, to zawsze mi się przypominają te wszystkie takie milionery z Dubaju, wiesz, po czym się okazuje, że zegarek to jest podruba, Lambo jest wypożyczone, yeah. A on normalnie pracuje, wiesz, za biurkiem jako szeregowy pracownik w banku, ale w weekend udaje milionera w nocnym klubie i potem następne dwa tygodnie nie ma za co jeść, bo wszystko, co wydał w tym klubie, to było na te dwa tygodnie. Yeah, właśnie. I ten klub jest cały taki pełny tych ludzi, nie? Non-stop, man. No, nie mówię ci, Dubaj to naprawdę ma dużo bogatych ludzi, którzy... Ale oni nie wychodzą. Oni nie muszą. Nie muszą, właśnie o to chodzi. Do nich przychodzą. Ale ty na pewno zgadzasz się ze mną, że ten czas całkowicie się zmienił, nie? Bo my żeśmy żyli w miejscu, w życiu, gdzie chciałeś być z jedną dziewczyną miliony razy, niż z miliona dziewczynami jechać raz. Nie? A teraz tylko chłopacy tylko o tym myślą, o tym tylko gadają, że chcą stąd, wszystko. Ja czasem słucham, albo jak jestem na galach, to obserwuję te obecne gwiazdy tych youtuberów, instagramerki i tak dalej. I nie rozumiem tego. Ja też. Nie, wiesz, tak ja patrzę też na tych ludzi, jak oni się zachowują. Jak się nie potrafią zachować tak naprawdę. I to też zastanawiam, dlaczego oni są, wiesz, dlaczego mają sukces, nie? O co w tym wszystkim chodzi, nie? Nie. Chyba jednak jest tak, że to już jest inne pokolenie i my już się robimy dinozaury, bo to jest inaczej po prostu. Ale założę się, że oni nie kochają swojego życia, jak my kochamy swoje życie. Nigdy nie będę kochać to, jak my kochamy to wszystko. Wiesz co, obojętnie jak nas jest trudno. Teraz jest trudno, u mnie jest bardzo trudno, ale bez tego my jesteśmy niczym. Ale wiesz co, bo mi się wydaje, że... Bo to jest ten problem, że oni nie wiedzą, jak wygląda ich prawdziwe życie. Oni żyją wyobrażeniem o swoim życiu. Oni żyją tym, co wykreowali, wiesz. Mhm. Ogólnie mówi się chyba w psychologii nawet, że ludzie, wiesz, odgrywają pewne role całe życie, nie, tam różne. Mhm. Ale teraz to już jest taki apogeum tego, nie? To prawdziwe życie już chyba nie ma dla tych ludzi znaczenia. Dopóki nie przyjdą prawdziwe problemy. Bo wtedy nie będzie się można schować na koncie za zdjęciem, nie? Tylko trzeba to będzie przeżyć i wziąć na klatę i zaczną się nieszczęścia. Co najważniejsze dla mnie, co jest, ja na przykład mam dużo tych dzieci, co przechodzi do 15-latków, 14-latków, oni tylko żyją tym telefonem cały czas, bo z tego telefonu są niczym. No, to jest tak dziwne. Albo nawet, widzisz, ja potrzebuję mieć purpose. Ja potrzebuję mieć cel w życiu. Muszę mieć to. Ja muszę jakiś trudny krok wziąć do przodu cały czas.
bez tego kroku czuję się niczym, a teraz przychodzą ludzie, którzy nic nie robią. Wstają o 4 po południu i przyjdą do gymu, potrenują, ale pytam się, jak praca, jak to? No, nie pracuję, nic nie robię. Boże, jakie masz pasje? Co? Nie mam. Holy, to jest... To dla mnie jest coś niemożliwego, że ludzie nie żyją w pasji, że ludzie nie żyją celem jakimś, żeby coś dotarczyć, żeby polepszyć się jakoś albo coś. Dzieci też tak samo. Może ja też dopiero jak miałem 16-17 lat, dopiero wszystko się zaczęło dla mnie w głowie uczyć. Ja znalazłem swój cel, bo zacząłem myśleć o celu, takich rzeczach. Przedtem były wszystkie inne, nie? Ale widzę tych 15-16 latków i tylko żyją kimś innym, nigdy nie żyją, popatrz na tego, a gdzie jest twoje? Co ty robisz, nie? Co ty robisz? Co ty będziesz? Tak, żyją czyimś życiem, nie cały swoim, czas, nie? Ja. Dlatego widzę twojego syna, man, to jest o to chodzi, nie? On ma cel. Zaczął mieć ten cel małego i dalej idzie za nim cały czas. To jest coś pięknego dla mnie. To jest naprawdę, to jest chłopak, który jest jeden z bilionów, żebyś takiego znaleźć, nie? Żebyś miał cel w takim ile ma latach i tylko chce się polepszyć cały czas. I tylko o tym marzy i o tym tylko myśli. To jest coś naprawdę pięknego, bo to dopiero zaczęło mieć 25 lat. on ma teraz 20, nie? No, mówię o swoim synu. A, o młodszym. O twoim synu mówię. Nie, myślałem, że mówisz o Maxie, no, wiesz. O Maxie też, tak samo. Ma dwóch synów, którzy naprawdę... Tam mówiłem ci, że ze złamanym obojczykiem zagrał 3 turnieje w piłkę, nie? Nie. To jest właśnie coś, bo był skupiony. Nie. On ma cel, on ma gol, on wie, gdzie chce dojść. Ma pasję, nie? Ma pasję. Chociaż muszę ci powiedzieć, że nie spodziewałem się właśnie, że no, 7 lat jak zaczął, nie? To, ale on naprawdę, to jest jego pasja. W tak młodym wieku mieć pasję, to jest... Ja jakby zacząłem mieć tą pasję później, tak 9-10 lat. 10 lat jak zacząłem, 10-11 jak zacząłem trenować. A w nim obserwuję właśnie, wiesz, tą pasję i ona... Dzieci mają coś takiego, że szybko nudzą im się rzeczy. To jest naturalne, tak? A on jest coraz bardziej w to, wchodzi mocno. I coraz bardziej się na tym skupiony i patrzę na to z ogromnym podziwem. Wiesz, co mi się podoba? Że ty go nieco nie pchasz. Nie. Tylko ty mu pozwoliłeś robić, co on robi. Ja go tylko wspieram, wiesz. Ja właśnie wiem, nie wiem, to jest coś pięknego, ale nie jesteś tym hockey dad, że nie, krzyczysz na niego, jak coś złego zrobi w grze, czy idziemy trenować od razu po treningu, po tym wszystkim, nie? Tylko dajesz mu normalny jest mi łatwiej, bo nie znam się zupełnie na piłce. Ale nie, wiesz co, ja zawsze właśnie martwiłem się, żeby nie być takim ojcem, który na siłę w swoją pasję i sposób na życie wkłada swoje dziecko i w tą samą formę, nie? Tak się zdarzyło, że Max też odnalazł się w tym, ale ja dawałem mu różne możliwości. On nie tylko trenował sporty walki od 5 roku życia, ale też pływał na basenie, wiesz, próbował różnych rzeczy i wydaje mi się, że no tak się stało, że wybrał te sporty walki, ale to nie była presja z mojej strony. Jak na przykład zaczął startować w zawodach amatorskich, to tak naprawdę ja właściwie nawet go zniechęcałem. Nie chciałem, żeby tak. Teraz czasem rozmawiamy, czy już kończy mu się ten okres bycia juniorem. W maju już będzie jakby przechodził do wieku seniorskiego. No i rozmawiamy właśnie o startach i amatorskich, i o zawodowych. I ja cały czas mu mówię, słuchaj, pamiętaj, to jest naprawdę bardzo ciężki kawałek chleba, baw się tym. Jak chcesz jeszcze startować amatorsko jako junior, startuj, może później jako senior, ale mówię, bardzo dobrze się zastanów, czy chcesz w to wejść, bo no to jest naprawdę trudne i raczej właśnie nie namawiam go, tylko staram się, wiesz, mówić mu, słuchaj, byłem obok tego wiele lat, to nie jest łatwe. I oczywiście decyzję mu pozostawię i bez względu na to, jaką tą decyzję podejmie, będę go wspierał. Ale właśnie tak, staram się nie być tym rodzicem, który gdzieś jakieś swoje niespełnione ambicje przelewa w dziecko. Dużo tego widziałem i jestem przeciwnikiem tego. Dla mnie to jest to jedna rzecz, która jest bardzo ważna w tym, że wiesz, ten sport jest krótki, ta kariera może być bardzo krótka. Mieć plan drugi. Zawsze ty mówisz, mieć plan B, tak. Trzeba, potrzebujesz. To nie jest łatwe, żeby z tego sportu na przykład mieć 3-4 lata, okej, zarobić trochę pieniędzy, ale te pieniądze wiesz, dobrze, że zarabia tylko garstka tych ludzi. Na bardzo wysokim poziomie. Właśnie. Reszta po prostu będzie mieć wspomnienia, ale na pewno nie będzie miała
z tego domu. I to tylko trzeba jeden cios, jedno kopnięcie czy coś takiego, już kariera skończona. Koniec. I co później, wiesz? I to jest jeden problem, gdzie wszyscy chłopacy, dziewczyny mają problem z tym wszystkim, że są nieprzygotowani na ten koniec. Plan B. To może się stać kiedykolwiek. To zawsze to jest właśnie tym młodym, żeby mieć plan B. Żeby ale coś... to jest właśnie, wiesz, rola rodziców i trenera, nie? Tak, żeby mówić, a miałem taką rozmowę i byłem świadkiem właśnie a propos mojego młodszego syna i takiego mądrego trenera. Przed tata, wiesz, który już w ogóle, on chce, żeby ten syn już, bo on na pewno będzie następnym Lewandowskim, on ma 7 lat, ale on w ogóle, wiesz, zaraz od przyszłego roku już nie będzie chodził do szkoły i ten trener mówi mu spokojnie. To jest dziecko, on się tym bawi, jeszcze się może wydarzyć mnóstwo rzeczy, on może się tym znudzić, może się okazać, że nie urośnie wystarczająco, albo nie będzie miał takich cech motorycznych, które rzeczywiście na ten wysoki poziom go po prostu nie wniosą. I piłka będzie fajną formą zabawy, ale nie będzie na tyle w tym wszystkim gotowy fizycznie, chociażby fizycznie, żeby gdzieś pójść w to naprawdę. Dajmy mu czas, niech on się tym bawi, niech się rozwija. Zobaczymy za 4 lata, za 5 lat, tak naprawdę za 6 lat będziemy mogli coś powiedzieć, tak? Będzie miał 14, 15 lat. Wtedy może pan podejmować decyzję. Na razie niech on nie przestaje chodzić do szkoły. I wiesz, i tak patrzyłem na tego gościa, mówię, stary, to ty chyba ty chcesz być tym Lewandowskim, nie? A nie twój pewno. Syn. Daj spokój, bo zniszczysz komuś całkowicie. Życie w ten sposób. Nie komuś, swojemu synowi, nie? Rozmawiamy o trenerach. To wrócimy do trenerów za chwileczkę. Mam dużo wielkie pytanie dla ciebie. Będą mnie dużo ludzi nie lubić po tych pytaniu, ale spytam. Ciebie? Zobaczymy. A jak myślałeś, oglądałeś piłkę nożną? Oglądałeś finały, to wszystko? Oglądałem finał, tak. O, ale te emocje były dobre w tym finale. Ogromne. Świetne. Ogromne. To jest taka fajna, wiesz co, to jest taki sport, że można powiedzieć, że to jest troszkę nudne dla dużo ludzi. Dla mnie nie, ja nie lubię piłki nożnej. Ja oglądam od czasu do czasu. Nie przepadam w ogóle za zespołowymi sportami od dziecka. Lubiłem, to mnie nie kręciło. Natomiast to wydarzenie, nie tylko, że to był finał, ale też tam naprawdę działy się niesamowite rzeczy. I to były ogromne emocje i ciężko było nie zachwycić się. Jak szybko, już myślisz, że już koniec tej gry, karta się zmienia. Nagle Mbappé skala gol. A później na 2 minuty, później drugi gol. Tak, później, to było niesamowite. Chociaż w domu była straszna rozpacz, bo właśnie wspomniany przez ciebie Mbappé jest ulubionym piłkarzem mojego syna. Więc był, słuchaj, z godzinę był taki załamany. Ryk, buzyk, takie jak krokodyle, wiesz. To żyje tym było ciężko. Dobrze. Tak, to 2 dni w ogóle, wiesz. Okej. Nie było chłopa, nie? To jest ciekawe, to jest interesujące, że dziecko takie, że żyje tym sportem. Nie, to on w ogóle, słuchaj, to nie mogliśmy go uspokoić. Nie nawet z rozsądku starałem się z nim usiąść, porozmawiać. Mówi, Mikołaj, to tylko sport. Nie było rozmowy. Ciekawe. Całe serce jest... To świetnie. Jego serce ma kształt piłki nożnej, wiesz. Tak. No ja z jednej strony się tym cieszyłem, wiesz, ale z drugiej mówię, ale rzeczywiście wydarzenie sportowe niesamowite. Ty wiesz dobrze, że ja kocham Jana Blachowicza, nie? Tak. Ale jednej rzeczy nie rozumiem, dwóch rzeczy z tym, co się stało w tej ostatniej jego walce. To jest facet... Mówisz o walce Sankalajem, tak? Tak. To jest facet, który, powiedzmy sobie, ma taką siłę w pięściach, że może rozwalić kogokolwiek tymi pięściami, nie? Kickbokserem jest to wszystko. Nie tylko pięści, mocno też kopie. Jest silny bardzo. Nie rozumiem jednej rzeczy. Dlaczego nikt go nie nauczył, jak ma wstać z ziemi. Albo w czasie ataku, że idziesz na ziemię, jako ty, jako przeciwnikiem, nie wstajesz od razu. To jest jedna rzecz, która do tej pory, jak krzyczy na ten telewizor non-stop, zawsze go widzę na ziemi pod tym, to dlaczego nie wstajesz? Dlaczego nikt ci nie nauczył, jak to automatycznie powinno wyjść każdemu, który jest takim strajkerem jak ty. Że wiedzą dobrze, że jak my będziemy z tobą wstać w stójce, mamy bardzo małą szansę wygrania. Ale ja wiem, że jak ciebie położę, twoje plecy i twoje barki i twoje biodra uderzą w ziemię, ja wygram tą walkę cały czas. Wiesz co? To jestem w szoku. Ja ci powiem tak. Bo to jest facet, który ma wysokie IQ, jako był czempionem. To musi mieć bardzo wysoki MMA IQ, nie? Rozumiesz to? Obojętnie, czy jesteś zmęczony czy nie, powinieneś automatycznie wiedzieć, jak to się robi, jak twoje biodra tylko dotną podłogę, to znaczy to jest lawa i ty musisz te biodra od razu z podłogi podnosić, a on zamyka gard. Wiesz co, ja powiem ci tak, bo ja z Jankiem pracowałem
do 3 walk jako jego head coach. I mieliśmy taką walkę w Hamburgu, a w czasie, kiedy Gustafsson był tam naprawdę wysoko i biliśmy się z Gustafssonem właśnie. I to była taka walka, w której Jankowi też nie dawano specjalnie szans. I Janek zaskoczył wszystkich i samego Gustafssona. Zaczął wygrywać tą walkę w stójce. I trafił 2 razy, nie pamiętam już tak bardzo szczegółowo tej walki. Były 2 momenty, kiedy naprawdę było widać, że Gustafssonem, że on zatańczył. I Gustafsson po prostu go przewrócił. Poszedł po zapasy, o ile pamiętam, na wysoko do jednej nogi złapał posadkę i skontrolował właśnie Janka z góry. I ten sam scenariusz był. I pamiętam, że jak Teixeira walczył z Jankiem, to pomyślałem, on musiał widzieć tą walkę, musiał przeanalizować właśnie to, że w momencie, kiedy Janek jest na ziemi, to jest problem. I Janek rzeczywiście ma taki nawyk, mi się wydaje trochę, że to jest takie jakby stare pokolenie MMA. I on po prostu zamyka gardę i wyłącza ręce, haczy uchwytem i czeka. I kiedyś to może można było jeszcze tak walczyć, gdzieś można było kogoś złapać z pleców czymś, ale to MMA bardzo się zmieniło i to wstawanie jest teraz kluczowe, tak? To jest najważniejsze. I przykładem tego, jak tą lekcję odrobiła fantastycznie Asia Jędrzejczyk. Ona nie ma ofensywnych zapasów, ona nie ma ofensywnego jiu-jitsu, ale ona nie daje się skontrolować na ziemi, wstaje w sposób fenomenalny, czy przy siatce, czy w polu. To jest najważniejsze. I tutaj jak widać było, że praca, jakby obrona na siatce Janka była lepsza. I praca pod chwytami, widać było, że on tam ze swoimi trenerami to przepracował, no ale niestety właśnie pojawiły się, jak sam powiedział, jego stare demony i na tej ziemi on po prostu to przeleżał. Tam te biodra, oba na macie, nie ma w ogóle wysuwania bioder nie. On po prostu czuje się bezpiecznie, skontroluje tą pozycję, ale w ten sposób jest ciężko wygrać, a teraz już w ogóle ciężko wygrać walkę, więc to rzeczywiście no... Pojawił się ten sam problem i mimo upływu lat faktycznie gdzieś Jan ma cały czas ten deficyt tych umiejętności. No, może nie deficyt umiejętności, bo on naprawdę jest solidnym czarnym pasem brazylijskiego jiu-jitsu. Jest naprawdę, ma ogromną wiedzę, ogromne doświadczenie, ale po prostu gdzieś w tej sytuacji jakoś się zamyka. Bo trudno mi nawet powiedzieć, wiesz, to nie są do końca braki w umiejętnościach. To są pewne, raczej nazwałbym to złe nawyki, bo on wie jak to zrobić. Po prostu w walce tak się zdarza, że zapina kontrolę sobie z dołu. Zobacz, że jemu się też krzywda nie dzieje z tej góry. On tam nie zebrał nic. No ale obraz walki jest taki, że jest skontrolowany z góry. I, no i niestety... On dostał w dupę dobrze w tej czwartej, piątej rundzie. Nie, mówię ogólnie, wiesz, jak na to na ile czasu przeleżał, no to i tak jest, wiesz... Ja nie wiedziałem, że on jest czarny pas. Właśnie myślałem o tym, jest, że tak powiedziałeś mi coś, że... Powinien wiedzieć, jak to wszystko jest powinno. I on naprawdę, jego jiu-jitsu jest bardzo dobre. Tylko no, po prostu gdzieś tu, to nie jest moim zdaniem efekt braku umiejętności, tylko jakichś złych może nawyków, czy... No, on sam powiedział, że to go dogoniło znowu kolejny raz, że popełnił ten błąd właśnie tego, że wiąże tą walkę w parterze, zamiast ją zrywać i uciekać w górę. I jeszcze szczególnie teraz to współczesne MMA. Bo pamiętajmy, że Janek jest już na tej scenie wiele, wiele lat, ma kilkadziesiąt walk ze sobą i to MMA też się zmienia. Ono się bardzo zmienia. To nawet ten słynny trener z ATT Brown, tak, on mówi modern MMA, że to już jest teraz, już są nowi zawodnicy. Jak obserwujesz, jak walczą ci zawodnicy młodszej generacji, oni są już inni. Inne tempo walki, inny dystans, inne umiejętności. I może gdzieś tutaj jest problem. Oczywiście ja jakby nie chcę Janka bronić, bo przegrał te rundy i praktycznie przez to właściwie mało brakowało, przegrałby walkę. Chociaż ja uważam, że remis jest w tej walce uczciwy. Kieruję się oczywiście emocjami, nie do końca jestem w stanie być obiektywny. Jestem sercem za Janem bezwzględnie. Natomiast uważam, że tutaj był ten remis fair, ale faktycznie rzecz, nad którą on musi popracować, bo problem jest taki, że już teraz wszyscy wiedzą, że trzeba go przewracać od walki z Gloverem. I wszyscy będą go przewracać po prostu. On jest bardzo niebezpieczny tutaj z tym Ankalajewem w stójce, który jest niewygodnym, niebezpiecznym mańkutem. Nawiązał świetną walkę. No i Ankalajew go po prostu przewrócił. Przestał, kurde, kopać po nogach. Tego też nie zrozumiałem. Wydaje mi się, że to tam już potem, wiesz, Ankalajew zmienił pozycję, potem już zaczął uciekać, potem tak naprawdę już go po prostu przewracał, ale też te calf kicki
potworne. Zresztą Janek naprawdę potwornie kopie ja, mocno. Ja wiem, potwornie. Właśnie. O tam właśnie tego nie, i tak ten Ankalajew, że ustał to wszystko, wiesz, twardy chłop z Kaukazu, to, że on już tam widać było, że ledwo stoi, tam naprawdę mało zabrakło, ale niestety to jest kolejny raz, kiedy MMA pokazuje, że możesz mieć świetną stójkę, ale to nie jest kickboxing, to jest MMA. No, wiem, ktoś cię przewróci i jest problem. Ta walka mi troszeczkę pokazała, że może już ten czas doszedł do niego troszeczkę, że już ta głowa nie myśli tak, jak powinna myśleć, że już to ciało nie będzie robiło tego, co powinno robić. Janek ma, automatycznie. Janek jest przed 40. Jest ukształtowanym zawodnikiem, który rósł razem z MMA, jakby rozwijał MMA w Polsce walcząc. I uczył się tego MMA walcząc, będąc mistrzem KSW, później przechodząc do UFC. I też mi się wydaje, że jakby mając pewne nawyki właśnie, może złe tutaj, ale robiąc to tyle lat i mając tyle walk za sobą, jest ciężko tą grę już zmienić. Nie mówię, że to nie jest możliwe, ale to na pewno jest bardzo trudne. No, jest, jest. Chociaż, tak jak mówię, widziałem postęp właśnie obrony przy siatce. Dużo lepszy był, pracę pod chwytami, wiesz, ale rukami tam. On pracował, tam wstawał, tam widać było, że ta praca jest zrobiona. Problem pojawił się niestety, jeśli chodzi o zapasy w polu, tak? Ale miejmy nadzieję, że to jest nie koniec i na pewno Janek nas zaskoczy i będziemy mówili na następnej okazji, że to było wow. Widziałeś ten nowe daty, co wyszło, że CTE i tych fighterów, te nowe stadii było? Nie gdzie? Robili tam, trzymali tam 270 czy 260 fighterów, żeby sprawdzili im głowę po tylu walkach do wszystkiego i wszystko powiedziało, że jak dłużej będziesz walczył, kariera będzie dłuższa. Aktywnych zawodników. I nawet tych, co skończyli zawodnik, sprawdzali te głowę i dowiedzieli się, że to CTE, że to będziesz miał to dobrze, jak dłużej, coraz dłużej będziesz walczył, dłużej będziesz spędzał, dużo razy będziesz uderzony, to będziesz miał duże problemy później. Ty wiesz to lepiej niż wszyscy. Czuję to codziennie. Kurde. Że nic nie jest w życiu za darmo. Ja teraz mogę powiedzieć, że co roku, co parę miesięcy już tak myślisz, że okej, wszystko jest okej, nie jest tak źle, a nagle coś ci przyjdzie i nie pamiętasz normalnego słowa, nie pamiętasz swojego dziecka, urodziny. Później ci przyjdzie do głowy, że są, nie? Ale tak jak rozmawiamy, nie? Czy coś takiego. I takie rzeczy, takie malutkie rzeczy, które nigdy nie myślałeś, że tego zapomniesz, ale nagle zapominasz. Będzie ciekawe następne 10-15 lat. Będzie dużo notatek na lodówce. Będę chodził po drzwiach, będę prosił z kartką tutaj na szyi, nazywam się Krzysztof Soszyński, proszę mnie poprowadzić do mojego domu, bo mieszkam tutaj, tutaj i tutaj. Moja żona nazywa się tak. Może nie. Może nie, zobaczymy. Może nie będzie tak źle, słuchaj. Nie wiem. Ja wszystko, wiesz co, jestem takim chłopakiem, że akceptuję wszystko, co będzie się stawało. Życie jest takie piękne, że mam taką kobietę, która ma problemy z kolanem, miała operację na kolano. U ciebie w dziemię, nie? I zawsze ma rudzie na to kolano. A ja jej się pytam dokładnie, czy miałeś piękne życie? To jest pierwsze pytanie, które spytałem się. Czy miałeś piękne życie? Miałem piękne życie. Powiedziała mi tak, zgadzam się, miałem piękne życie. Jakie problemy są? To kolano jest dlatego, że miałeś piękne życie. Dokładnie, aktywne. Jakbyś tego kolana nie miała, coś zrobiło tego pięknego życia, byś miał. Siedziałabyś na kanapie. Coś innego. To czemu nie akceptujesz to, co się dzieje? Dokładnie. Miałeś operację. Ile miałeś operacji? 9? 9. To właśnie, i powiedziałem, że wiesz, jakim ja bólu ja jestem, ty byś nie chciała być w moim ciele. I czeka cię 10. I to jeszcze potrzebujesz. I to będzie taka, że będziesz miał sztuczne kolano. Ja bym miał sztuczne kolano. Zamieniłbyś te 9 operacji na to, żeby nie walczyć i nie być tam, gdzie byłeś? Nigdy. To jest, żyłem pięknym życiu i będę dalej żył na piękniejszym życiu. Teraz przechodzę na najtrudniejszy kawałek mojego życia, mogę powiedzieć, i dojdę do tego, gdzie będę szczęśliwy. Więc jestem dalej szczęśliwy, ale dojdę do tego poziomu, gdzie ja chciałem dojść. I dojdziesz. Bo ta droga jest piękna. To jest najpiękniejsza droga, jaką możesz iść. Obojętnie co, czy operacje, czy nie operacje, czy to. Trzeba kochać, man. To co do życia, że śmiało. Postęp, wiesz co, mi się wydaje, i to rozmawialiśmy na ostatnim podcaście, że ci życie zawsze wystawi fakturę. Tak jest. A nie ma za darmo nic. Pamiętasz, co ci powiedziałem o twojej córce? To jest prawda. To jest prawda. Trzeba przejść na gorsze rzeczy, by dojść do tych pięknych rzeczy. Tak. Ty żeś przeszedł jedną z najgorszych rzeczy w twoim życiu z twoją żoną w Dubaju, a żeście mieli Mirko. To wszystko się wyrównuje jakoś. To się wszystko naprawdę wyrównuje. I to jest coś pięknego właśnie wtedy.
To jest coś naprawdę coś pięknego. To jest niesamowite, że nie, chłopak i dziewczyna przechodzą najcięższe momenty swojego życia, a nagle się ujawia coś innego. To wszystko wraca. Wszystko jest po coś, wiesz, i też, nie wiem, też wydaje mi się z perspektywy lat i tych wszystkich rzeczy, które przeżyłem, a faktycznie niemało tego było, nie wierzę w to, że życie to przypadek, nie? Myślę, że patrząc na to, co się dzieje, obserwując pewne, na przestrzeni lat, nawet wielu, pewne sytuacje, to mam wrażenie, że to nie jest przypadkowe, nie? Że coś tam się dzieje. Także... No zobaczymy. Muszę jeszcze tylko sprawdzić prawo przyciągania do siebie dobrych rzeczy. A to ci powiem. No, mam nadzieję, że ci powiem. Nie powiem ci tego koło 70, że działa, tylko wcześniej. Wiesz, co, twój problem jest, że jesteś za miły. To jest jeden problem. Tak, to jest mój ogromny problem. Tak. Ty dasz swoją ostatnią koszulkę komuś, ale za dużo razy. Tym samym człowieku za dużo razy. Tak. I to jest jeden problem. To prawda. Pracuję na mnie. Tak jest, tak jest. Ja też. Ja chcę być coraz milszy. Ja chcę naprawdę pokazać tylko piękne rzeczy, chcę powiedzieć tylko piękne rzeczy, chcę żyć w pięknych rzeczach. To jest fenomenalne życie jest takie, że naprawdę być dobrym człowiekiem. To jest możliwe, tylko musisz mieć taką wielką szuflę na gówno. Zgadza się. Ale to wszystko można posprzątać. Tak jest. Zaakceptować, co się stało, wszystko będzie okej. Okay. Można. Iść dalej troszeczkę w drogę pozytywną, w drogę, która jest ułożona dla siebie. Bo to ja czuję się, że każdy z nas ma ułożoną tą drogę. My tylko ją idziemy. Ja myślę, że ma nie jedną drogę. Jest wiele dróg. Pytanie, którą wybierzesz. I codziennie musisz skręcić albo w lewo, albo w prawo, albo w prosto, albo do tyłu. Tak, ale nigdy nie do tyłu. Do tyłu nie. Nigdy nie do tyłu. Do tyłu nie. Co myślałeś o KSW? Widziałeś te walki? A wiesz co, miałem okazję, tak się złożyło, że ze względów na zabezpieczenie dwie ostatnie walki widziałem bardzo blisko. Więc widziałem walkę Sebastiana Przybysza i Jakuba Wikłacza, tak, widziałem bardzo blisko. To jest, słyszałem, że ci bardzo się podobało. Mi się bardzo podobało. Wiem, że tobie się nie podobało, tak. Natomiast... A wiesz, dlaczego mi się nie podobało? W dwóch rzeczach. Pierwsze jest Przybysza ego, a drugie, że Wikłacz ani jednego ciosu nie uderzył przeciwnika i wygrał walkę. I wygrał walkę, gdzie tylko miał w jednym momencie szansę wygrania walki. W trzeciej rundzie, gdzie wziął jego plecy i pod koniec go miał... Po przetoczeniu miał gilotynę, tak? Tylko jedną rzecz, tylko jeden raz. Tam zabrakło, wiesz co, tam zabrakło naprawdę 5 sekund. Sebastian to jest człowiek, on mnie nie klepnął tego, tak, nie? Tak, ale wiem. Było widać, że to jest ciasne i on naprawdę walczy tam z... walczy o życie. Natomiast ja ci powiem tak. Ja przede wszystkim jestem ogromnym fanem talentu i umiejętności Przybysza. Dla mnie, zresztą powiedziałem mu to po walce, przechodziłem korytarzem na zapleczu i powiedziałem mu, słuchaj, soba, mistrzem się nie bywa, albo jesteś mistrzem, albo nie jesteś. On jest mistrzem. Jego walki, on miał takie wojny, że on dla mnie będzie mistrzem zawsze. To jest jedna rzecz. Wiem, że tobie nie podobała się ta walka, bo bardzo dużo było tej walki w parterze. To nie, to mi chodziło, że w parterze było. Ale ja uważam, że ten parter był fenomenalny. Uważam, że to, co się w tym parterze działo, naprawdę to mi się wydaje, że Kuba to ma najlepszy grappling w polskim MMA. No, tak? Ma też świetne warunki fizyczne do tego, ale on ewidentnie to nie jest rzemieślnik, to jest artysta. Tak. Także tam w narożniku, akurat siedziałem tam, Przemo Gnat był właśnie w narożniku koło mnie, słyszałem te interakcje, to co trener właśnie Gnat mówił i tak dalej, to nic tam nie było przypadkiem. Jeśli chodzi o stójkę, wiesz co, rzeczywiście Kuba nie rzucał dużo ciosów, ale słuchał bardzo narożnika i kopał frontkiki. I te frontkiki tam wchodziły i one też psuły dystans. On fantastycznie wykorzystywał swój zasięg i nie wchodził w bójkę z Sebastianem. Nie wiem, czy takie było założenie, ale wydawało mi się, że to celowo było utrzymanie walki właśnie w takim sensie. I mam wrażenie, że Sebastian nie mógł się w tą walkę wpasować w dystansie. On też miał tam swoje momenty przecież, też trafiał. Ty nie wiedziałeś, jak on próbował, on zdecydował się, że ta walka idzie na ziemię. Przecież Sebastian zdecydował. I właśnie tutaj... Nie, to jest jego ego. Być może, wiesz, bo właśnie nie do końca rozumiałem, czemu cały czas idzie w ten parter, gdzie wiedział, że nawet mając kontrolę z góry, może zakładał, że kontrolując walkę z góry, utrzyma przewagę. Ale no niestety tam wchodziły te sweepy i to zmieniało bardzo ten obraz walki. Więc faktycznie niepotrzebnie jakby brnął w to,
Ale właśnie tu jest kwestia tego ego, że może on chciał pokazać, pyk, weszło. No, on chciał pokazać, że on wygra tą walkę tego przeciwniku z silnej akcji. Te same, wiesz? Tak. Że on jest lepszy w nim w tym. Chociaż jestem lepszy od ciebie w kickboxingu, w tym, w stójce, w tym wszystkim. To pokonam cię w parterze. Ja cię pokorzam w cię w parterze. Że zgubiło go jego ego, tak? A ja myślę, że jak po pierwszym razem uchwyty weźmiesz mnie i przebalenie sweep, będzie, tak. sweep będzie, nie? Mhm. To już tego nie będę robił. A on to zrobił jeszcze w drugiej, trzeciej, czwartej i w piątej rundzie. 5 razy pod rząd tym złapać. Samym chwytem się złapał był położony na ziemi. No tak, bo on haczył tam z połówki, nie? 5 razy on wszedł w wykłacza nogi i chciał go położyć na ziemię. I położył i zrobił to, ale bo Wikłacz to chciał. To było wiadome. Od razu chwyty, bum, idziesz. I sweep, tak. No i dlatego Wikłacz jest zwycięzcą. Ale nie rozumiem, to może mogą tylko grappling mać. Nie oglądałem walki MMA, tylko oglądałem grappling. Wiesz, mi się też, ale na bardzo wysokim poziomie. Bardzo wysokim poziomie było. Faktycznie tak, tam tej kontroli było i ciosów w parterze może nie za wiele, ale też tam cały czas ta praca była. Oni obaj, wiesz, tam, żeby ustabilizować te pozycje i zacząć zadawać ciosy, to nie było takie proste dla żadnego z nich. No, ja wiem. Nawet kiedy Sebastian był z góry, a już nie mówiąc o tym, kiedy tam został przetoczony i wtedy Kuba był. Ale chociaż przybysz go do dołu, uderzył parę razy więcej niż był uderzony. Od góry, ale to twoim zdaniem werdykt też nie jest okej? Okay, no, musisz pobić mistrza. On nie pobił mistrza wcale. Okay. To była walka, gdzie powinien być remis albo... No, nie wiem, bo to Przybysz... Jest mistrzem, był mistrzem. Wikłacz nie wygrał tej walki, Przybysz przegrał tą walkę. Rozumiesz? Uważasz, że Kuba zrobił za mało, żeby wygrać? Nie, nic nie zrobił. Nic nie zrobił. Że on położył go na ziemi i tam trzymał go parę razy, parę sekund na ziemi cały czas, to nie jest dla mnie walka. To tutaj się z tobą nie zgodzę. Tu uważam, że oczywiście walka była w parterze, rzeczywiście, no ale zrobił wystarczająco dużo, żeby... Kontrolował go, tak, ale nie było żadnej akcji oprócz tej w trzeciej rundzie, gdzie złapał go i miał naprawdę to... Ciasno to było. Ciasno. Tak, tak. A poza tym w tych 4 rundach, może na końcu 5, tam troszeczkę było sekundy pod sam koniec, ale poza tym tam nic nie było agresywnego od niego, żeby miał szansę wygrać. A masz takie wrażenie, że on po prostu bardzo chciał kontrolować i nie ryzykować, że po tylko, prostu... I dlatego to tylko, może było dla ciebie niezbyt tylko, wyraziste. To nie była walka, to było grappling match, gdzie wygrywasz na punkty. Ale jako champion, jak walczysz z championem, powinieneś pobić tego championa, naprawdę pobić. On nie pobił tego championa w 4 z 5 rundek. No, wiesz co, powiem ci tak, no, to rzeczywiście była bardzo taktyczna walka i on po prostu wykorzystywał też to, co chciał przeciwko Sebastianowi, to, co chciał zrobić Sebastian. Nie. Ale ja jestem zdania, że zdecydowanie tą walkę wygrał. Nie ma sprawy. A drugą walkę... Dlatego możemy sobie tak porozmawiać. Nie lejemy się. Nie chciałbym. Jeśli będziemy dalej się rozmawiać ze sobą do końca życia. Parę razy poczułem. Dlatego, że ty wyżył się za Wikłaczem. Ty nie masz racji. Idziemy. Nie. Parę razy dostałem od ciebie w rękawicy. Chyba bym nie chciał spróbować. Ale wiesz co? Dla mnie to było super, bo jakby ten poziom parteru był bardzo wysoki, więc mnie się ta walka podobała. Natomiast największe zaskoczenie to main event. Mhm. Bo tutaj... Za szybko. Nawet nie... Ja sądziłem, że pewnie będzie to tak, że Mamed będzie próbował tą walkę rozwiązać jak najszybciej. Natomiast no, czapka z głowy, bo nie spodziewałem się, że Mamed podejmie się rzutu z klinczu. Wydawało mi się, że pomysł na to, żeby sprowadzić Mariusza do parteru, to jest oczywiście świetna recepta na to, żeby z nim wygrać. Natomiast zakładałem, że jeśli będzie Mamed próbował, to raczej spróbuje gdzieś na wysoko, za jedną nogę, wiesz, posadzić po prostu Mariusza, ale nie spodziewałem się, że rzuci biodrami. Że rzuci suples. Najpierw biodro, potem suples, więc byłem w ogromnym szoku i widać, bo on też fajnie technicznie tą połówkę, jak rzucił, on blisko bardzo podszedł nogami, ciasno podszedł biodrami, idealnie, ale wiesz, to jest, i wiadomo, że to jest technika, ale to i tak było tam prawie 30 kilo różnicy i widać było zresztą grymas wysiłku Mameda, że on naprawdę włożył w to wszystko, ale no... Nie spodziewałem się. Ja i tak naprawdę myślałem, że może być problem związany z tym, że Mamed ma jednak implant w karku. Miał bardzo poważną kontuzję twarzy i gdzieś tam zderzy się z tą siłą Mariusza i może być problem.
albo popełni jakiś taki błąd, gdzie tam zresztą odkryje się, bo będzie kopał obrotowe kopnięcie, Mariusz go gdzieś złapie, zrzuci na ziemię. Dlatego dawałem tak naprawdę szansę Mariuszowi 60 do 40. Nie skreślając oczywiście Mameda, ale myślałem, że wiele jest tych rzeczy, roczna przerwa, przegrana, te poważne kontuzje, które gdzieś tam w zderzeniu z siłą fizyczną Mariusza mogą spowodować, że to będzie problem, żeby tą walkę przez Mameda, żeby ją wygrał. Natomiast muszę ci powiedzieć, że no jest to artysta po prostu. Jest to artysta, nie tylko legenda, ale człowiek, który jest po prostu wyjątkowy. I jestem pod ogromnym wrażeniem. Zresztą jak schodził, powiedziałem mu, to jest prawdziwa praca. To jest coś, wiesz, coś niesamowitego. I jakby, no to, że Mariusz miał tam perturbacje z przygotowaniami, z trenerami, może nie go do końca to wszystko wyglądało tak, jak powinno wyglądać, w żadnym stopniu nie może umniejszyć tego, co zrobił w klatce Mamed. Był świetnie przygotowany, bardzo dobry obóz, bo później on mówił o tym, że trenował ze strongmanami. To podejście wagi i siły do góry, potem zejście tak, żeby nie był za ciężki. No to było wszystko w punkt i to było widać, bo to była rewelacja. Nie rozumiem też tego ogromnego hejtu i pisania, że to są że to było ustawione wszystko, że to sprzedana walka i tak dalej. Nie uważam tak, żeby można w ogóle tak mówić, wiesz. Ale to jakby nie pierwsza walka, gdzie tak się mówiło. Ja pamiętam, jak prowadziłem Mariusza i mówiono tak o kilku walkach właśnie jego, że też to było wszystko ustawione i tak dalej. To, natomiast no, naprawdę ogromne wyrazy szacunku dla Mameda, który, i dla całego sztabu trenerskiego, który tak naprawdę wykonał tą pracę w punkt od początku do końca i pokazał, że wciąż jest po prostu naprawdę osobą wybitną. Ja nie myślę, że Mariusz jest takim gościem, że on weźmie jakieś pieniądze i położy się dla kogoś na ziemi. To nie jest taki gość, że on zdecyduje się, że wezmę te pieniądze i położę. To nie jest taki człowiek. Rozumiesz? To jest naprawdę facet, który jest prawdziwy do końca życia, bardzo ciężko pracuje i tylko to zna, wiesz? I jakby to zrobił, to by wątpię, czy by spał w nocy. Nigdy by nie spał w nocy już do końca życia. I to tego. A jak ty odbierasz tą walkę, jak ją oceniasz? Mariusz nie był przygotowany? Nie był. To wiadomo, to wiedziałem od razu. Nawet jego mięśnie wyglądały tak samo, jak to samo razem z Karolą, z Michałem. Ja wiedziałem, że od razu, że coś będzie w clinchu, że spodziewałeś się tego? Spodziewałem się. Wiedziałem, że Mamed nie będzie z nim chciał walczyć w stójce. To wiadomo było. A po tym, co się stało z tym, z Robocop, z Soldiciem wcześniej, a już tyle ma lat, to wszystko, widział tę walkę z Materlą, z Michałem, nie? A wątpię, czy by chciał chociaż być uderzony chociaż raz. Pójść tą samą drogą. To nie trzeba było. Widziałem, ja myślałem, że Michał nie był mądry w tej walce, że on chciał w tej stójce pobawić się, myślał, że on będzie tego, ale miałem po tylu walkach, co Michał miał, jakie wojny miał, ciekawie go uderzysz taką wielką ręką, to na pewno pójdziesz spać, wiesz? I to szkoda mi to było, ale to było naprawdę, mi się wydaje, że to był troszeczkę zły plan Michała. Game plan. Bardzo zły, bo my wiemy dobrze... Mówisz o tym statycznym podejściu i wymianie. Ja, o to mi chodzi. A jakby zrobił, na przykład walczył Michał tak samo, podobnie, że wejść do tego partera, wejść do tego clinchu, pobawić się, zmęczyć go troszeczkę, dużo większą szansę. Później miałby może knockout albo takie rzeczy, ale to zrobić z takiego momentu, z początku walki, to było bardzo trudno dla mnie oglądać. Tej walki nie chciałem zobaczyć, bo czułem się troszeczkę za too big of a friction. Mówisz o walce Mameda. I tego. Nie ja też byłem przeciwnikiem tego zestawienia. Za duża różnica w wadze. To nie była... Wiesz, ja zawsze powiem ci tak też, że tyle lat treningu, te twoje skill, nie, nauka, to wszystkiego, zawsze pobije siłę. Jeżeli jesteś mądrym fighterem, to założę. I Mamed jest bardzo mądrym fighterem, on to rozumie. My wiemy dobrze, że jak Pucian położy się na ziemi, nie wstaje. Nigdy. I nie wstanie. Chociaż w tej walce po pierwszym rzucie wstał. Wstał, no troszeczkę, tak, zgadzam się. Ale tego no. Ale czułem, że już
poczuł to wszystko, co się stanie, już nie był takim samym po tym pierwszym rzutem, nie? Już nie wygląda tak samo. Myślę, że gdzieś tam Mamet mu zabrał już kawałek duszy. Nie, tak. Właśnie, o to chodzi, o to chodzi. I też czuję się, że Pozianowski nie lubi za dużo być uderzony nie po twarzy, nie lubi to. I od razu jak dostał, to od razu klapował, nie? Bo normalny fighter by tego nie zrobił, by pozwolił sędzia zakończyć walkę. Myślę, że powalczyłby jeszcze tam. Jeszcze tak. Powalczyłby troszeczkę, próbował wstać może jeszcze dwa razy. Ale... Tak, gdzieś tam do żółwia, gdyby te... ja miał też dobrze miał wykluczone biodra, ale może nie tak łatwo nie oddałby pozycji. I że swoje biodra, chociaż masz te 30 kilo różnicy, pozwoliłeś sobie tak wykluczyć tak bez problemu żadnego, to wiesz, czułem się, że te ciosy przed tym, co się stało, już było dla niego dość. Już tam był czas. Też miałem takie wrażenie. I tego, no. Ale bardzo jestem dumny z Mohameda. Wyglądał na to, że był w bardzo dobrym stanie, kondycji, świetnie przygotowany, tak. Był świetnie. Wiedział, jaki miał game plan i nie odszedł do tego game planu, nie? Jak Pudzianowski nie miał planu żadnego. Poszedł tam, myślał, że może będzie w stójce, to wszystko coś zrobi. Chyba trochę na żywioł. Takie przynajmniej sprawiało wrażenie, że tam nie było jakiegoś konkretnego założenia. Właśnie, bo powinno być troszeczkę tego, no. Wiesz, powinno być, chociaż jak Mamet wchodzi, no to byś te ręce do przodu troszeczkę dał, żebyś nie pozwolił mu tak głęboko wszejść, takie podejść, rzeczy, tak, podejść, nie? Albo byś nawet w stójce byś się nauczył, jak te biodra troszeczkę odchwilić od swojego przeciwnika, nie? Żeby nie były tak głęboko swoje biodra, nie? Bo to nie jest takie trudne nauczyć się tego. Ale tu musisz potrenować sobie troszeczkę dużo czasu. Chwilę przed tym rzutem było nawet wiedzieć, że nie obniżył sylwetki, nie obniżył biodrem, zablokował. Nie zablokował nic, był prawie przygotowany na ten, że coś tam się stanie. Tak. Nie? Nie wiedział, jak to wszystko załatwić, ale on nigdy nie wiedział tego. To jest normalne, to ja wiem. Ale jeszcze mi się najbardziej cieszyło, że obydwaj wstali. Obydwaj wyszli zdrowi i mogą dalej... Nic się nikomu nie stało. Zarobili dużo pieniędzy. Emocje ludziom dali ogromne. Zarobili dużo pieniędzy. I bardzo się cieszę, że Mamet skończył karierę w wadze ciężkiej. Tak, właśnie. To było też dobrze. Ale chciałem ci powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, bo oczywiście ta walka przykryła jakby całą tą galę. Ale jestem też i bardzo się cieszę, jestem fanem i tego zawodnika i bardzo się cieszę, że wygrał po dwóch bardzo ciężkich przegranych i to było naprawdę dla niego bardzo trudne, mianowicie Andrzej Grzebyk. On miał naprawdę dwie bardzo trudne przegrane i uważam, że to jest taki cichy bohater tej gali. Bo po dwóch tak trudnych przegranych odbudować się, pokazać znowu serce i w takim stylu wygrać, też z doświadczonym zawodnikiem, to jest super. Ale całkowicie inaczej wyglądał. Tak. To jakby te ostatnie dwie walki, coś tam nie było dobrze z nim. Czy z rodziną, czy z zespole, czy coś takiego, że miał dużo, dużo na myśli, że nie wyglądał, nie był taki szybki, nie wyglądał. Nie było tego ognia. Nie było żadnego. Tym razem całkowicie. Ja bardzo się... To była ta walka, to crossroads walka, wiesz? Myślę, że to mogła być walka, która gdyby przegrał, mogłaby zdecydować o dalszych jego losach. Całkowicie, to musiało być. Może on sam by podjął taką decyzję, albo może by to nawet kontraktowa była sprawa, ale rzeczywiście ten ciężar tej walki był ogromny. Bo bardzo go lubię, ma dobrze rozmawia, ma ten wygląd, że on może być tym, on miałby być tym wielkim, on jest taką gwiazdą. Osobowością jest, ma tą magię. Czujesz to od niego, nie? On to chce bardzo, ale bardzo poczułem to ostatnich dwóch przegranych, że coś tam nie było dobrego, że wiem, że ta kontuzja, co była też... Tak poważna kontuzja, to nie jeden zawodnik by pewnie musiał skończyć karierę. Nie mógłby tej traumy przepracować, tak? I na pewno jest chłopak, który ci nie powie dokładnie, co się stało, że ale cokolwiek to naprawił, w życiu swoim naprawił i super. Naprawdę wyglądał jako prawdziwy fighter, wyglądał jak fighter z tych pierwszych walk, żeśmy go widzieli dawno temu. Nie wiem nawet, czy to nie była największa wygrana tej gali. W sensie takim ciężaru fightera, wiesz, jako wojownika, to było musiało coś... być. To było wielkie takie ciężar był. Odniesiony kamień, od niego. Odniósł kamień, który potem nie ugotował Mariusz. A wiesz, co mi się podobało? Ten chłopak z Ukrainy, ten heavyweight. Z kim będzie nim walczył następnym razem? To było... Ten chłopak jest niemożliwy. Ach, jeszcze chciałem cię zapytać o tą walkę o pas. Czy Zygajew? Erslam, tak. Też było dobra. Bardzo taka stójkowo-taktyczna walka, ale słuchaj, oni się ruszali naprawdę jak lżejsi zawodnicy, nie? Tam dużo pracy na balansie, tam te ciężkie ręce z obu stron ważyły. No dużo tam było pracy. Walka była świetna, jednej rzeczy nie rozumiałem. Erslam nie walczył nigdy tak.
zawsze był jak maszyna, ofensywny. Presją pracował. Czuję się, że powiedziałem to nawet w czasie naszej walk, że czuję się, że on pojechał do tego ATT i zmienili go. Ale mnie pojechał tylko na 8 tygodni. Za mało czasu do walki o pas, żeby zmienić. Albo Conan nawet był w ranażniku. Conan był w jego kornażu. Ja to pojechał po raz pierwszy raz tam, trenował, nie? Czuję się, że coś takiego nie jest dobre dla zawodnika, żeby zmienić sobie całkowicie miejsce, przy takiej walce, gdzie nie? Przy takiej walce, bo nie wyglądał tak samo, jak zawsze wyglądał. Nie był taki agresywny, jego ciosy nie rzucał więcej niż 2-3 ciosy, a zawsze był taki więcej agresywny i pressing taki. I zawsze wiedział, że chociaż zostanie, ale on uderzy, skończy coś. I tego nie zrobił w czasie prawie całej walce. I mówię ci, że chłopacy, którzy zmieniają sobie klub, czy jeżdżą do jakiegoś lepszego, myślą, że jest lepsze, 8 tygodni to nie jest duży czas. Na 3 miesiące, 4 miesiące, 6 miesięcy, to rozumiem, to okej, jedź. Ale żeby się nauczyć coś i spróbujcie zmienić swój styl przy walce takiej ważnej, że to jest twoje drugie szanse na pas, to mi nie pasowało w tego wcale. Powinien być tam, gdzie był, nie? Dalej walczyć, jak walczył i wtedy, jak na przykład nie wygrał tego walki, okej, pojedź. Ja też szykuję, zmieniam. Weź sobie 6 miesięcy, pojedź sobie, i zmieniam od początku grę. Zaczynamy od początku, nauczymy się coś nowego, tak. Ale on wygrywał te wszystkie walki takim rykiem, że wchodził na wszystkich, jaka maszyna, żeby się nie bał ciosu, nie bał wszystkiego. Tak. A tutaj defense. Cały czas tylko defense. Od tyłu. Ale też ci powiem, ten Chuzigajew ma taki styl, gdzie on się rusza jak Dominic Cruz. Taki styl ma, że tutaj, tutaj. Jest trudno do niego dojść do tego, żeby... On ma swój rytm, który jest bardzo niewygodny. Nie, na tym balansie. Na dole cały czas i rzuca te ręce różnych miejsc. Tak. Ale Ursula to nie był jego prawdziwy Ursula. On nie wygląda tak samo. Może go tak chcieli ustawić właśnie przez to, że ten chłopak jest taki niewygodny i ten balans. Chcieli, ale bym tego nie zrobił. Nie wystarczyło. W pierwszej rundzie. Tak. Bym spróbował mój styl, co zawsze mi wygrywa walki w ostatnich. Idę na niego, nie wychodzi, przycisnam go, nie wychodzi, plan B. Mhm. Okej, idziemy delikatnie, zmienimy troszeczkę. To nie działa, dostałem kontrę. A co się stało, że on tego plan B nie zrobił wcale, tylko był na defense cały czas. A jak ja bym to zrobił, to bym powiedział mu, okej, zmieniamy wszystko, w czasie drugiej, trzeciej rundy, idź to robiłeś zawsze. Mhm. Pokaż mi to. Wiesz, tego nie było wcale. I to mi szkoda było. Ale łeb ma twardy. Oh man, ale wojna była. A jeszcze, wiesz, ty nie rozumie? Ludzie gwizdzą na tą walkę. Ja też tego nie zrozumiałem, wiesz? To była taka seria, wiesz, jakby każdy ten człowiek, co gwizdał, dostał chociaż raz od faceta, który waży 93 kilo i jest fighterem. Nie gwizdałby. Już mi nie gwizdał nigdy. A, rozumiem, o co chodzi. Mógłby mieć w ogóle problemy z jedzeniem, wiesz? O, man, ale to nie wiem, o to chodzi, że tego, no, ale by zrozumiał, co to jest? Że dostali po gębie tyle razy i jeszcze dalej walczą ze sobą, jeszcze ciężko walczą. Tak. Jeszcze próbują nokautować się w czwartej i piątej rundzie. Tu troszkę tej edukacji jakby, ale też mam wrażenie, że na tej gali było bardzo dużo ludzi, takich, którzy nie do końca są takimi stricte fanami MMA, tylko byli to ludzie, którzy przyszli na wydarzenie, bo była końcówka roku. Przyszli na wydarzenie zobaczyć tylko jedną walkę. Albo tak. I dlatego, że było 11 walk, to zeszło troszeczkę dłużej, bo zawsze jest około 9, 8, 10 maksymalnie, a oni włożyli te ekstra dwie walki, też poczułem to. Że troszeczkę dłużej było. Że ludzie się zaczęli nudnić troszeczkę do ostatnich. Czasowo, ponieważ walki kończyły się głównie przed czasem. Więc czasowo to nie było wcale aż taka różnica. Właściwie nawet nie była. Natomiast faktycznie karta była dość długa i myślisz, że co, że byli po prostu zmęczeni, czy nie mogli się doczekać? Nie mogli się doczekać. Że już mieli dosyć tych 10 przed, już był czas koło tej 8-9 na tą ostatnią walkę, zamiast jeszcze mieć te dwie-trzy walki przed. Dlatego. Może tak, no. Poczułem troszeczkę to. A jak dół karty, bo akurat tutaj nie widziałem. No, wszystko było ładne, bardzo fajne walki, dużo było knockoutów, ładne były poddania. Poddania były bardzo fajnie. Mówię ci, ten poziom MMA w Polsce jest wysoki. Bardzo mi się cieszę z tego, że KSW coraz więcej przynosi internacjonalnych poza krajem. Ten poziom sportowy, naprawdę jest wysoki. Tak. Wysoki. Nie wywożą tylko, nie tylko Polacy walczą, ale walczą wszyscy z Europy. Wiem, że teraz będziemy za 2 miesiące czy coś, będziemy chyba poza Polską. Poza Polską będzie walka, będzie gala, będzie coś pięknego, a bardzo się cieszę z tego, że ta KSW się, chociaż z tym, co się dzieje w Polsce, że te freak fights to wszystko, ale że dalej pchają i dalej idą do przodu. To jest super. I naprawdę mają bardzo wysoki poziom, bo mi się nie chce oglądać
chłopaków, którzy nie mogą walczyć. Rozumiesz? Okej, okay, rozumiem, że masz ty 30 tysięcy fanów, czy 150 tysięcy fanów, ale nie umiesz walczyć. I to jest... To jest proste, nie? I to jest fucking... To jest takie boring, że to jest takie nudne, że tylko się na to śmiejesz. Ne? A ja nie lubię się smać z kogoś. Wiesz, nie chcę mi się. I że nawet człowiek... Nie po to oglądasz, żeby z kogoś szydzić, ale nie? Ale to nie, że nawet że ty jesteś tym chłopakiem, nie? Że walczysz. I czy jesteś dumny z tego, że ty wchodzisz walczyć, chociaż nie umiesz walczyć, ja tego nie rozumiem. Nie? Jak ty możesz... To jakbym ja poszedł na konkurs i malowania, narysował ci słońce, nie? A ci malują coś pięknego, nie? I popatrz się na to, jestem dumny z tego, nie? Że ja... Nie, to nie jest gówno, ja mam 300 tysięcy followersów. Tego nie rozumiem. I że ty jesteś... Że ty tylko za pieniędzmi idziesz, na to wszystkim, a ty naprawdę jakbyś rozumiał to, że my wszyscy się z ciebie śmiejemy. Ci, co są ważni w tym sporcie, tylko się z ciebie śmieją. Nie gratulują ciebie, że ty żyjesz to. Ale ci ich fani też się z nich śmieją. Dlatego są ich fanami, żeby się z nich śmiać. Bo jak śmieją się z nich, to sami się lepiej czują. A jeszcze te fajterzy, którzy walczą z nimi, którzy są prawdziwymi fajterami. Co ty robisz? Jesteś Bob Sapp. No tak. Dla mnie to jest, też nie rozumiem, że ty naprawdę, to najważniejsze twoje, nie jest twoje, jak się mówi, że ważniejsze jest pieniądze niż twój... Honor? Honor, tak jest, honor, o to chodzi. To jest coś dziwne dla mnie. Ty jesteś warriorem, man. Jak wchodzisz w mixed martial arts, to pierwsze się nauczysz, jak być warriorem, że dumnym z tego wszystkiego, a ty... Jesteś Krzysiu dinozaurem. Strasznie. Mnie się niektórzy pytają, dlaczego ty nie wyjdziesz do freak fightu, bo byś tam... Chłopie, man, nigdy w życiu. Nawet jakbyś był zdrowy, to byś nie poszedł, nie? Nawet obojętnie. Z głodu byś zdychał, nie poszedłbyś. Nigdy. To ja nie, ja mam honor, man. Ale ja też, słuchaj, tak naprawdę miałem taką sytuację, że było tak, jak jest. Albo ciężko kogoś nauczyć. Właśnie o tym chcę powiedzieć. Ja dostałem po powrocie do Polski, po chwilę po tym, jak już byłem tutaj, dostałem propozycję przygotowania zawodnika właśnie do takiej gali. Nie byś był dumny z tego? No nie. Ja też. Nigdy w życiu nie zarobiłem w MMA takich pieniędzy jako trener. I one by naprawdę się przydały, ale nie. Nie dałbym rady. Ja bym nie wyszedł z nim. Ja bym to... Ja nawet nie muszę ci tego tłumaczyć. No, wcale. Ja nie potępiam innych ludzi. Każdy robi jak chce, lubi. To nie. Ja? Nie. Nie, dziwne. Dziwne to jest dla mnie to wszystko. Ale całkowicie inny ród jest teraz ludzi, całkowicie inne chłopaki. Teraz mogę powiedzieć, że już chłopaków nie ma. Chłopaczki tylko są. Prawdziwych chłopaków już trudno znaleźć. Tylko sami chłopaczki się rodzą, bo... To jest naprawdę co się dzieje, co się mówi, że ciężkie czasy budują ciężkich mężczyznów. Ciężkie mężczyzny budują łatwe czasy. Łatwe czasy budują słabych ludzi. Bardzo słabych ludzi i żyjemy teraz w słabi ludzie, którzy budują ciężkie czasy. No coś w tym jest bezwzględnie. Gdzieś tam te granice i zasady upadły, granice się przesunęły, tylko zastanawiam się, co będzie później, wiesz, co może być potem. Nie wiem. Ciężkie mężczyzny się obudzą. Będą musieli, naprawdę. No. To będzie trudno. Będzie trudno żyć w takich życiach. Dobrze, że my nie będziemy już żyć wtedy. Ale wiesz, to jest też tak, że to jest zjawisko, które gdzieś tam nawet w jakimś stopniu przesiąka do UFC. To też widać, nie? Gdzieś tam ten świat celebrytów i youtuberów w Stanach też gdzieś tam się cały czas ociera, zaczepia. I pytanie, czy to gdzieś tam nie zacznie się przenikać, bo to może być taka naturalna kolej rzeczy, że ten produkt w postaci tych freak fightów to jest taki produkt moim zdaniem krótkoterminowy. Krótkoterminowy, bo ta przydatność tych ludzi nie jest zbyt długa, ponadto klient, który to kupuje, a on też szybko się nudzi. Więc pytanie, co dalej się stanie, czy gdzieś to sobie gdzieś pomalutku, wiesz, będzie pikowało i gdzieś tam opadnie, czy gdzieś połączy się właśnie w takim pojęciu biznesowym, zostanie wykorzystane jako platforma dla sportu, zespolone i będzie jakąś tam, jakimś wspólnym projektem. Ja nie chciałbym, żeby tak było, ale mam wrażenie i obserwuję, że jest to taki kierunek, którym w tej chwili to zaczyna zmierzać, nie? Tam są pieniądze po prostu. Ja wiem. I wiesz, jakby wszyscy te youtuberi, którzy naprawdę walczą, my podeszli do tego wszystkiego, jak ten Logan Paul, co wszystko,
to ja ci chętnie podam rękę i pomogę cokolwiek, jakbyś chciał tego, te wszystkiego, to jest normalne, bo to jest chłopak, który naprawdę trenuje, naprawdę idzie i chce walczyć i trenuje to naprawdę z dobrymi farterami i się uczy cały czas i chce coś pokazać i naprawdę coś pokaże, ale to, co się teraz dzieje, to jest trudno oglądać, to nie jest dla mnie, to nie podoba mi się bardzo. Znaczy ja ci powiem szczerze, że nie jestem w stanie, oczywiście tak obserwuję i myślę, co może się wydarzyć, natomiast wydaje mi się, że to jest tak nieprzewidywalne i samo to zjawisko, jeszcze kilka lat temu, gdyby ktoś mi o tym powiedział, to bym się postukał w głowę, no, bo wydawało mi się, że ludzie nie są w stanie tego oglądać, a okazało się, że ludzie tego chcą, bardziej niż sportu, więc... No czas pokaże, zobaczymy. Natomiast liczę na to i też cieszę się, że ten poziom sportowy, tak jak wspomniałeś, chociażby o KSW, jest coraz wyższy, jest coraz więcej zawodników z zewnątrz, tych gal jest więcej i to też jest jakaś tam szansa, żeby ten sport się obronił. To jest też bardzo fajne. Nie? Czas nam pokaże. No to co, zdrowych, wesołych świąt, tak? Wesołych świąt dla Was. Dziękujemy Wam za ten cały rok, który z nami spędziliście. Dziękujemy naszym sponsorom, czyli marce Stormcloud i MMAniak. Dziękujemy serdecznie Panda Films i Bartkowi, który człowiek, gdyby nie miał pasji, to by tego z nami nie robił. Nie. Musi nas słuchać, gadać, kurde, co miesiąc. Więc serdecznie Ci, Bartku, również tutaj składamy podziękowania. Patrząc bardzo. Ci tam głęboko w oczy, bo jesteś za nami, przed nami, przepraszam, tu w słuchawkach i z dwoma kamerami, także bardzo dziękujemy. No i oczywiście przede wszystkim dziękujemy Wam, no bo bez Was by tego nie było. Podejrzewam, że pewnie byśmy dawno już odpuścili, a te wszystkie wiadomości, podziękowania i wsparcie z Waszej strony gdzieś tam nas motywuje, żebyśmy się spotykali z Krzychem i pogadali, więc serdecznie Wam też za to bardzo dziękujemy, bo to też jest Wasz program, materiał dla Was przede wszystkim, więc serdecznie dziękujemy. Jeszcze raz składamy serdeczne życzenia świąteczne i oczywiście noworoczne. Także wszystkiego dobrego dla Was. Dużo, jak Ty to mówisz, pozytywizmu? Pozytywizmu? Dużo pozytywizmu, dużo uśmiechu. Positive vibes only. Dużo uśmiechu, kochani, i wszystkiego, co najlepsze. Tak jest, do zobaczenia w styczniu. Wszystkiego dobrego.